słyszeliśmy, że wiele będzie się działo łącznie z tym, że ktoś zrezygnuje z programu. Jak będziesz wspominała tę edycję? Znaczy wspaniałą, po pierwsze, że w takim stanie mogłam to zrobić i że akurat się udało, że się dobrze czułam i że lekarz mi pozwolił przylecieć i robię coś, co kocham, ale też dużo emocji. Mamy też bohatera z niesamowitą historią, czy naprawdę pokaże innym, co może nieraz w życiu do końca nie są zdrowi 100%, ale jak się nie podadzą i naprawdę wszystko na to dadzą, że można coś osiągnąć, że można pokazać, że można coś zrobić. I za marzeniem. Też mamy bohatera, co musieliśmy pożegnać. Tak naprawdę sam z jednej strony zrezygnował, powiedział, że są takie reguły, że jak czegoś nie zrobisz w programie, no to niestety, żeby być sprawiedliwym do innych, to musieliśmy go pożegnać, ale to dla mnie było duże przeżycie, bo ja myślałam, że ta osoba wejdzie do finału i to był taki jeden z moich bohaterów, co kibicowałam i myślałam, że to jest już wygrany i niestety nie dostałam fajnej wiadomości. Jeszcze próbowałam tą osobę błagać, żeby wrócił na sesję i żeby zrobił, ale niestety. Tak, znaczy też na początku była jedna dziewczyna, bohaterka, co przyszła na casting. Każdy z jurorów mówi, że jesteś super, super, tylko że troszkę taka cichutka, schowana szara myszka i tak naprawdę ona chciała zrezygnować, a my jako róże, nie, rezygnuj, daj sobie tą szansę, bo ona się poczuła, że może taka, wiesz, za skromna jest, że może to nie dla niej, to my tak musieliśmy ją przekonywać i teraz, wiesz, co odcinek się strasznie zmieniła i myślę, że dojdzie do finału.